punkt widzenia pani premier i polityków jest trochę inny niż ekonomistów czy przedsiębiorców. Pani premier przede wszystkim ma na myśli elektorat, 30 milionów ludzi. I będzie się zastanawiać, co zrobić, co zapowiedzieć, żeby zyskać zaufanie tych ludzi i poparcie tych ludzi. No właśnie, co może zapowiedzieć? Więc o to chodzi. Więc premier Tusk był przecież ekspertem w zapowiadaniu. Prawda? I był lepszy pod tym względem niż pewnie wszyscy inni premierzy całego okresu transformacji. On nawet chyba z góry wiedział, że większość tych zapowiedzi nie da się zrealizować, prawda? Ale za miesiąc, dwa ludzie nie będą pamiętać o tych zapowiedziach, o tych obietnicach. I tak to było dotąd. I to była metoda... Pan profesor nie proponuje, żeby pani premier postępowała tą ścieżką. Parę jednak rzeczy warto zrobić. Ja oczywiście proponuję, jak pan ma, zgadzam się z tym, żeby nie szła tą drogą. Ale ona jest pod ogromną presją. No i jest politykiem, tak? Ona jest politykiem. No, ale był taki polityk, który się nazywał Churchill, który obiecał wyborcom krew, pot i łzy.